Siedem osób zostało rannych w wyniku zderzenia tramwaju z autobusem, do którego doszło w poniedziałek około godziny 8 rano na wrocławskim osiedlu Tarnogań. Winę za to zdarzenie ponosi najprawdopodobniej kierowca autobusu, który wyjeżdżając z pętli nie zachował odpowiedniej ostrożności. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący autobusem miejskim linii 125 nie ustąpił pierwszeństwa tramwajowi, który poruszał się po torowisku, a także źle oszacował długość swojego pojazdu. To właśnie wtedy w bok znajdującego się na torach autobusu uderzył nadjeżdżający tramwaj linii numer 8. W zdarzeniu poszkodowanych zostało w sumie 7 osób. 5 osobom ratownicy udzielili pomocy na miejscu, 2 osoby zostały przetransportowane do wrocławskich szpitali. Rozbite pojazdy przez blisko 2 godziny były usuwane z miejsca zdarzenia m.in. przez specjalistyczne dźwigi. Na ten czas konieczne było wyłączenie z ruchu linii tramwajowej. Obecnie na skrzyżowaniu nie ma już utrudnień.